testujemy coś, co bardzo lubię i w pewnym sensie klasykę gatunku, czyli narty slalomowe. Tym razem klasyka jeszcze, jeśli chodzi o slalomki, czyli Atomic Redster S9 w wersji sklepowej, chociaż mam tutaj też modele fisowe, troszeczkę o nich powiem, ale skupimy się na modelu sklepowym. Model sklepowy, czyli najwyższy model slalomowy Redster S9 RevoShock. RevoShock dlatego, że ma te klasyczne, dla Atomica charakterystyczne blaszki, które są osadzone na elastomerze, które mają wytłumić drgania i mają dać troszeczkę większej bezwładności przodowi nart. One spotykane są także w nartach gigantowych, w modelach wyczynowych, które widać z tyłu w dużej ilości. One są tam troszkę odrobinę grubsze i są też stosowane oczywiście w modelach sklepowych. W salomkach wyczynowych, fisowych tego nie widzimy, ponieważ tam jest nastawienie tylko i wyłącznie na to, żeby, znaczy producent nastawia się, żeby zrobić maszyny do do wykonania jak najkrótszych skrętów na bramkach i jak najbardziej dynamicznych. Tam zawodnik już ma sobie poradzić z pewnymi, z tym, żeby taką nartę i ewentualne drgania, czy ewentualną jej dynamikę ujarzmiać bez wspomagania żadnymi dodatkowymi systemami. Ale w nartach sklepowych, tym się różnią od modeli fisowych, w nartach sklepowych musimy mieć coś, co nam da troszeczkę więcej frajdy, coś, co pozwoli nam jeździć z różną intensywnością, bo nie będziemy się przecież wiecznie ścigać na tego typu nartach. Chcemy sobie czasami pojechać spokojniej, chcemy sobie czasami pojechać odrobinę dłuższym skrętem i tu będą atuty na pewno Atomica, o których zaraz powiem. I chcemy sobie czasami pojechać, oczywiście dać przycisnąć i pojechać mocno. To każdy lubi, każdy kto sięga po narty slalomowe, albo inaczej, każdy kto lubi sobie dać w kość na nartach, powinien myśleć o slalomkach też. Pewnie powinien myśleć o kilku parach nart. Jeżeli ma kilka par nart, to jedną z nich na pewno powinna być slalomka. Slalomka, czyli konstrukcyjnie najbardziej wytaliowane narty. Promienie tu akurat mam 170, promień około 13 metrów, podobny do fisowych. Mam tutaj model raczej najsztywniejszy z całego katalogu, najbardziej dynamiczny, ale one troszeczkę od modeli fisowych ustępują, jeżeli chodzi o sztywność modelom fisowym. Wynika trochę z konstrukcji. Te modele fisowe, one się błyszczą bardzo, bo tam jest gruba warstwa tytanalu, błyszczą na narożniku. Ten górny tytanal zawsze dochodzi do samego końca, do samego końca sidewallu. I oczywiście one na skrajnych odcinkach są i po pierwsze sztywne, po drugie są wycięte, nie są, a na przykład ich tyły tak zaokrąglone jak w modelach sklepowych i oczywiście to zagięcie dziobu jest w modelach sklepowych troszeczkę łagodniejsze. A po co? A po to, żeby podczas jazdy właśnie różnorodnej, podczas jazdy w różnych warunkach, niekoniecznie tylko i wyłącznie na bramkach, dawać fan i pozwalać cieszyć się tą dynamiką bez wymagania nie wiadomo jak dużej precyzji od takiego narciarza. I uwierzcie mi, da się na tych nartach, nawet z dużym doświadczeniem jakimś narciarskim, też mieć frajdę. Ja mam jakieś takie, powiedzmy, przemyślenia po iluś tam latach jazdy, że wydaje mi się, że narty slalomowe w ostatnich latach są dużo bardziej, przypominają te modele sportowe, niż działo się to na przykład 15 lat temu. Narciarstwo poszło w tym kierunku, że troszeczkę więcej dali nam ci producenci ludowi pospolitemu tej dynamiki nart wyczynowych. Te narty troszeczkę się do nich przybliżyły, ale dalej znacznie się różnią. Komu proponuję tego typu narty? To są osoby, które lubią jeździć, przede wszystkim lubią dynamikę. Lubią się zmęczyć, jadą na wyjazd po to, żeby się zmęczyć, żeby pojeździć i podnosić swoje umiejętności. Bardzo fajnymi nartami będą też dla tych osób, które szukają, które chcą się doszkolić, ponieważ instruktor narciarski, jak go zapytacie, najprawdopodobniej zapytacie o narty, najprawdopodobniej powie, jeżeli chcemy zrobić dobre szkolenie, przyjedź do mnie na wyjazd ze salonkami, bo zrobimy różne ćwiczenia, różne rzeczy właśnie na salonkach i będziesz bardzo widział szybko efekty i bardzo będzie te narty też, to jest ich właśnie cecha wszystkich nart slalomowych, że bardzo dużo czujesz tego, co się dzieje jakby jak narty wchodzą na krawędzi, wiesz jak narta pracuje, jesteś w stanie, one bardzo szybko reagują i bardzo szybko jakby pokazują, nagradzają to, co robisz dobrze na nartach, nagradzają to dynamiką, nagradzają to dobrze wykonanym skrętem, pozwalają nawet przy małych prędkościach na wycięcie bardzo precyzyjnego łuku. I slalomki sklepowe, a dzieje się to też w Atomiku, mają robić to bez wymagania
nadmiernej precyzji od narciarza i bardzo wysokich umiejętności. Dlatego są one troszeczkę dla szerszej grupy niż modele FIS-owe. Powiem krótko o cechach charakterystycznych dla Atomika. Atomik ma narty slalomowe bardzo dynamiczne, ale bardzo stabilne. Te narty swoją prędkość i przewagę, bo mieliśmy okazję jeździć też na bramkach, budują z tego, że gładko wycinają każdy łuk i jak wytniesz taki łuk slalomowy, to nagradzają cię dużą dynamiką przy wyjściu z tego łuku i to wszystko generuje się z tej płynności krojenia na krawędzi. Dresser S9 ma dużą przewagę stabilności podczas jazdy, natomiast musimy na tych nartach, które wcześniej się zabierać za wstręt, bo one jakby wymagają bardziej precyzyjnego rozpoczęcia. I jeśli to robimy, to one odwdzięczają się bardzo dużą stabilnością. To nie są takie narty, które bardzo łatwo będą nas ratować, na przykład ze spóźnionego wstrętu, albo w jakiejś sytuacji nie trzeba będzie zmienić kierunek, ale jak zabierzemy się odpowiednio wcześniej za ten skręt, to robią to chyba najstabilniej w branży. I również na obłożonych stokach będzie czuł, że te narty nie chcą odpuścić. One cały czas cię poprowadzą i to jest bardzo fajne, ponieważ jesteśmy w stanie ten skręt cięty prowadzić naprawdę nawet i w trudnych warunkach. Oprócz tego wydaje mi się atutem Atomika jest to, że przez to, że są stabilne, one w porównaniu do innych modeli przy nieco większej prędkości, przy nieco dłuższych łukach, przechodzących w pewnym sensie, może nie w gigant, ale w taki cross-turn, będą bardziej przewidywalne. Niektóre modele na rynku potrafią już się zachowywać troszeczkę nerwowo, a S9 wydaje się nieco stabilniejsza. I moim zdaniem najbliższa jest chyba, jeśli chodzi o rynek, to bardzo bliska jest też modelom sportowym pod tym kątem, że ten skręt, za skręt troszeczkę musimy się co prawda nieco wcześniej zabrać, ale czujemy, że narty nie chcą puścić krawędzi i do nas należy, żeby te rozpędzające narty ujarzmić, a to jest myślę, że świetna cecha modeli właśnie sportowych i tego doświadczeni narciarze szukają. Myślę, że są nie są może to narty dla kogoś, kto przestrzelił i za szybko wybrał sobie slalomki, może trzeba wtedy pomyśleć o S7. Mam też w głowie model, który na przykład mamy okazję jeździć na testy różnych marek, także od niedawna pojawił się u nas Elan i myślę, że na przykład Elan jest takim modelem nart, które jeżeli ktoś za wcześnie się zdecydował na najwyższy model sklepowy, to raczej na Elanach sobie poradzi, bo one na przykład wydają mi się bardzo zwrotne i troszeczkę łatwiejsze, a narty takich marek jak Atomik no muszą już w tym momencie mieć troszeczkę większy pazur, tak mi się wydaje, że producenci to widzą. Podobnie troszeczkę jest na przykład z Headem, chodziło z Salomonem także, że te narty już troszeczkę bardziej nas niosą i już ta dynamika jest powiedzmy taka bardziej wyzywająca do okiełznania, ale ktoś, kto jeździł na salomkach i lubi salomki, bardzo to doceni, czyli ich taką troszeczkę takie sportowe DNA. Obok mnie są jeszcze czarne narty, które są, to są też S9, tylko w wersji i. S9i są czarne, mają rdzeń Karubakor, który jest troszeczkę lżejszy i mają odrobinę więcej tytanalu. Ten tytanal sprawia, że nieco lepiej trzymają na twardym podłożu, ale odczujecie to tylko i wyłącznie, jak będziecie testować tego samego dnia te narty. Ja miałem okazję jeździć, mam okazję jeździć dość dużo, testować nart i możliwość jazdy na S9i i S9 zwykłej to jest rzadkość i dopiero wtedy zauważam różnicę w nich, więc można traktować jako taka bardziej elegancka, ekskluzywna wersja S9, ten właśnie czarny model, bo trzeba przyznać, że jest bardzo ładna. Mamy tutaj dodatkowo ślisk krystal, który jest spotykany w modelach też wyczynowych. Tutaj też mamy krystal, on co prawda jest tylko po środku, bo po bokach mamy troszeczkę wstawki innego rodzaju ślizgu z uwagi na bardzo duży nacisk punktowy. A to z ciekawostek narty podpisane przez samego Manuela Fellera, za którego trzymamy kciuki w tym sezonie. A tego typu narty pojawiają się u nas i pojawiać się będą regularnie, dzięki temu też, że od niedawna nasz sklep w Pruszkowie dołączył do tak zwanego APC, grupy sklepów Atomic Pro Center. Jako pierwszy w Polsce nasz sklep ma zaszczyt być tymże.
I to jest sklep, w którym zapraszamy Was do obejrzenia nowości i przede wszystkim wszystkiego, co jest bardzo sportowe w Atomiku. Czyli cała gama modeli sportowych, wyczynowych, modeli Masters, plus modeli oczywiście sklepowych. Nowinki, jakie będą się pojawiać w tym racingowym departamencie, one też bardzo szybko będą u nas. I oczywiście S9 zawsze będzie brana pod lupę. Dlatego zachęcamy do testów. Resztę zobaczycie resztę możecie się dowiedzieć od nas. Tam bardzo chętnie ja i moi koledzy opowiemy o nartach slalomowych, które bardzo lubimy, bo chyba trochę słychać, że bardzo lubię slalomki. Zapraszam, Ski Race Center Pruszków.